Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski, razem ze mną Don Kasjusz. Siema, Kasjusz. Siemanko. Kasjusz, no to co chyba wszyscy lubimy bardziej, jest Kasjusz, są dymy na konferencji. No, chociaż tak jakby, wiesz, zawodnik ciężki. Paprotka! Ten ciężki, kurwa, typ, nie? No ciężko ma się z wysławianiem i tak ciężko złapać tą, kurwa, taką energię, żeby mu zajebać, kurwa. No ciężko go zrozumieć i mu fajnie odpowiedzieć, nie? Tłumacza chciałeś, tak? No, bo już się przyzwyczaiłem tam do pałki, nie? A ten to też jakby, kurwa, wiesz, ja może, okej, okay, mogą mi dokuczać, że angielskiego nie znam, ale ten to nie wiem w jakim języku. Wątpię, że go, kurwa, ktokolwiek zrozumiał nawet w hebrajskim, kurwa. Kasjusz, no właśnie, Marcin Wrzosek, twój kolejny rywal z KSW. Jak tego w ogóle ocenisz? Większe wyzwanie niż Norman, czy nie? No właśnie nie wiem, tak nie mam, powiem szczerze, że nie mam motywacji na niego, ale zaraz znajdę, zaraz narzucę na siebie jakąś presję, bo wiem, że no nie mogę, nie powinienem go po prostu lekceważyć. Tak odbiegając to, że go uznaję za kurwę i śmiecia zwykłego, to co zrobił, bo tak się nie zachowują mężczyźni, tym bardziej w jego wieku, tym bardziej sportowcy, tym bardziej jak miał ze mną normalny kontakt, to mógł powiedzieć, chociaż... a nie, kurwa, przez media takie rzeczy załatwia i używa takich słów, to odbiegając od tego, wiesz, no to jest jednak zawodowiec, on no, kupę lat trenuje, pewnie kilka razy więcej niż ja, więc no nie chcę go zlekceważyć, chcę się zmotywować i mam nadzieję, że zaraz znajdę coś, żeby narzucić na siebie jakąś presję i go pokonać. Kasjusz, wróć, ja już robiłem wywiad z Wrzoskiem, z Marcinem. Mówił, że masz słabo techniczny boks. Jak ty się do tego odniesiesz w ogóle? Dobra, kurwa, będzie mi tu pierdolił, jak ja wywiadu udzielam. No zgodzę się z nim. No ja jakby nie jestem technikiem przecież, ja jestem, kurwa, freakfighterem, showmanem i napierdalam zawodowców, kurwa. A nie, kurwa, technikiem. Ja nie jestem technikiem, ja jestem gościem, który wchodzi, napierdala, rozpierdala tych zawodowców, rozpierdala ten ich cały zawodowy biznes i, kurwa, FMA przejmuje cały, kurwa, świat tych fighterów. Nie wiem, czy się najebałem, czy to, kurwa. Piłeś? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale właśnie, ale zajebiste było to, co mówiłeś, trening mentalny. Znaczy ja tak to nazywam trening mentalny, że stawiasz flaszkę i wiesz, bijesz się z myślami. No teraz się w mój bije, kurwa, ta czeka, flaszeczka w faucie. Ale nie, mam paprotkę w razie co by poprowadziła. Kierowca jest. Więc, no kurwa, nie wiem czy wytrzymam. W sumie jak do 24 wytrzymam, to pobiję wczorajszy rekord o 2 godziny aż. No to zajebiście, no to szacun. Powiedz mi, trenujesz ostro. Na pewno. Ja myślę, że na pewno, kurde, trenujesz. Byłeś nawet na obozie w górach, z tego co widziałem. No ale to jeszcze wtedy przygotowań nie było. Jak no ale tlen mogłeś robić, nie? No fajnie. Fajnie było sobie przypomnieć po 6 latach, jak to jest na obozie. Fajna taki odskocznia, nie? Od tego wszystkiego świata melanżowego, bo wiadomo, tam trener Marek Rołak, pozdrawiam, chłopacy, wiesz, to też trzeba dać przykład, że król, wiesz, też umie zapierdalać. Fajnie było tam, jak ludzie, wiesz, widzieli, kurwa, a właśnie mnie znają. Ja pierdolę, ty, ten zapierdala tu pod górę, pod morskie oko, nie? A tu, kurwa, wszyscy mówią, że omężuje. Nie, czasem lubię się odłączyć tak. Nie, no trenuję, cały czas jestem jakby w treningu teraz. No i tylko szukam motywacji. Dalej. Ale chyba powoli wróciła ta miłość do... tego, do tych walk, co? No nie wiem, właśnie kurwa ten chłop jakoś tak, nie wiem, jest zjebany i kurwa, tych co mi proponowali wcześniej. Z KSW mówisz, tak? Z KSW dwóch, no i Bombardier, na Bombardiera już był podpisany kontrakt, tylko KSW się nie zgodziło na wykupne, bo powiedzieli, że jak ja go najebię, to już walka z Pudzianem nie będzie bez sensu. Ale ci powiem, jak mnie znajomi zaczęli straszyć, to kurwa tak, mówię, no jo, kurwa 160 kilo waży, nie? Ale nie, bym sobie poradził chyba, nie wiem. No ale to by było wyzwanie, wiesz, tak kurwa, a tych, co poprzednich mówili,
to po prostu po poprzedniej gali uznali, że oni też będą zamulać na konferencji i dali wrzoda, a ten się kurwa z kolei wysłowić nie umie, no to... No ale no było między wami, wiesz, ogień. No ogień to on miał w gaciach chyba, kurwa. Widać, no, że się, no, że no, nie lubicie się. Ja to w ogóle... Mnie w ogóle cała ta sytuacja dziwi. Tutaj niby byliście razem w narożniku, no, tutaj to takie... No mnie też w chuj to dziwi, dlatego... Jakby ja lubię, jak się sami odpierdalają z mojego towarzystwa ludzie. Tak mi lepiej nawet. Chociaż no, dziwię się czasem, bo kurwa, masz normalny kontakt z gościem. Okej, okay, jakby tam jak on mówi, kurwa, co on myślał, że przyjaciółmi jesteśmy. No nie, kurwa, ja się z tobą znam ile i kurwa, nie mam cię za żadnego przyjaciela, jedynie co za ziomka. No, okej, okay, nawet ziomkami nie byliśmy, ale jednak mieliśmy ten kontakt, nie? No i kurwa, zamiast podejść, nie wiem, powiedzieć czymś, że chociaż powiedzieć, że masz plan, to jakoś by można... Nie wiem, kurwa, może bym je namówił pierwszy raz na jakąś normalną walkę, że bez jakiegoś konfliktu, chociaż nie chcę takich walk, no po ale co nie takie wiem, chociaż przegadać. A on, kurwa, zaczął takim filmikiem z Bogdanem, wyzywając jeszcze chłop w jego wieku. On naprawdę chyba ma kompleksy w chuj, do tego, że jest takim kurduplem zjebanym. Ostatnie moje pytanie, Kasiusz, to nie jest tak, że ty ten pojedynek musisz wygrać? Nie, musi to narusić w Polsce jak to chce, ja nic nie muszę, ja mogę, więc mam wyjebane, ja już jestem kurwa milionerem, idę zaraz pić whisky i mam wyjebane was, chuj wam w ryj, bang, bang, bang. Poczekaj jeszcze chwilę, pogadamy, bo, tu, się, jest dobry. Bo tu się już czają kolejni okay. Reporterzy, wierzę, nie odpuszczą. A jak zaraz, wiesz, tu pomyślą się, znudzą, odejdą, teraz nas nie słyszą, to ja sobie pojadę do domku. No dobra, Kasiusz, kolejna sprawa. Mam, nie musisz wymyślić już pytań. Bo nie? No to możemy kończyć, jak chcesz. No to dzięki, trzymaj się.